Tam słyszałem, że Jagiellonia została wyłowiona w roli faworyta, ja tam nie uważam. Z każdym można w pucharze wygrać i w lidze to samo, więc rywal nie był nam straszny. Pokazaliśmy to dzisiaj na boisku, ważne, wbite rywalowi 4 bramki i z tego się bardzo cieszymy. No to trener decyduje, kto stoi na bramce. Ja dzisiaj, myślę, wykonałem dobrą robotę i oby tak było w Białymstoku. Wiadomo, że tak grającą Pogoń chcą oglądać, przede wszystkim Pogoń, która wygrywa. No dzisiaj chwała nam, szczególnie za tą drugą połowę, bo naprawdę była niezła, myślę. My zagraliśmy lepiej, myślę, bo wychodziło nam wiele, mogliśmy strzelić jeszcze kilka bramek. Teraz mamy mecz znowu z Jagiellonią w lidze i będziemy chcieli tam poszukać 3 punktów. Tradycyjnie będziemy skupiać się na najbliższym rywalu, no ale cieszymy się, że udało nam się awansować, bo był to tylko jeden mecz. Mówiliśmy sobie przed meczem, że właśnie to jest jeden mecz, on się już nie powtórzy, no i musimy wygrać w lidze te punkty jeszcze. Możemy odrobić i będziemy chcieli to zacząć robić od niedzieli. Ćwierćfinał jest nasz i walczymy, chyba z tego co wiem, będziemy chyba teraz puszczą grać. Jest to rywal, można powiedzieć, na papierze słabszy, ale z takimi rywalami się ciężej gra, myślę, jak dzisiaj z Jagiellonią, więc trzeba jeszcze dołożyć do pieca, jak to się mówi, i przypieczętować tam w tym 2 meczu awans do półfinału. Szczerze oglądałem ich mecz z Lechią i naprawdę grali dobrze, szczególnie w defensywie bronili się. Lechia stworzyła sobie, wiadomo, kilka sytuacji, bo ma klasowych piłkarzy, ale oni, widać, że mają zespół. Ale nic, będziemy później to analizować i będziemy chcieli awansować do półfinału.